Ostatnio czytałem taki wywiad i wspomniała pani, że ma pani problem z wejściem do studia, ponieważ zazwyczaj nie ma pani czasu. I tutaj moje pytanie, czy bardziej preferuje pani pracę w studiu, czy jednak scena jest pani bliższą, takie występy na żywo? Ale ja mówiłam o studiu w sensie muzycznym, nie... Tak, oczywiście. Nie, o studiu muzycznym. Tego się nie da porównać. Jest to zupełnie inna praca, kiedy się pracuje nad płytą w studiu czy z muzykami na próbach, a zupełnie co innego, kiedy wychodzi się na scenę teatralną. To są tak naprawdę dwa różne zawody i jednego z drugim porównać się nie da. W związku z tym proszę wybaczyć, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo odpowiedzi na to pytanie nie ma. Przynosi to zupełnie inne emocje. Obie te przestrzenie przynoszą mi radość i dlatego się tym zajmuję. I jednym, i drugim. Natomiast ja oddzielam te przestrzenie i nie porównuję ich, bo moim zdaniem nie ma płaszczyzny do tego. To jest inna praca, w inny sposób się do tego podchodzi, czego innego wymaga i jakby inne cechy mojej osobowości są w danych momentach potrzebne, czy przygotowanie. Nie da się tego zestawić jednego z drugim. Bardzo lubię grać koncerty i bardzo lubię grać spektakle teatralne, przede wszystkim na przykład dlatego, że mam kontakt z żywym widzem, ale bardzo cenię sobie też tę pracę studyjną, czy te momenty prób przygotowań do spektakli, czy pracę przed wejściem przed kamerę, dlatego, że to po pierwsze rozwija mój warsztat, po drugie no też jest taką pracą u podstaw która powoduje, że jakby mamy pełną kontrolę nad tymi projektami i możemy też oddać siebie tym ludziom, którzy nas później oglądają. Jedno bez drugiego trochę istnieć nie może, ale mówię, no to są dwa rodzaje zupełnie innej pracy.